raz na jakiś czas wrzucasz takie zdjęcia z planu i ostatnie wywołało falę spekulacji. Tak, które? Czy ta dziewczyna w koszulce Kupisza to jest ta, o której ja myślę? Czy inna, przypadkowa? Nie możesz już jej wypowiadać nazwiska, bo się obraziła na ciebie. Natalia Siwiec. Słuchaj, ja bym chciała, żeby wszyscy, którzy przyjdą do kina, mieli tą niespodziankę i mogli sobie sami odpowiedzieć na te pytania, bo jeżeli ja teraz to zrobię pół roku przed premierą lub jak się okaże na przykład, że rok przed premierą przez tą pieprzoną pandemię, no to spalę wszystkie tematy, no. Ale ty widziałaś zdjęcia. Tak jakby fotografię i dokumentację miałaś. Przecież ja tam jestem, to ja to robię praktycznie wszystko. Czyli jeżeli ktoś by miał pretensje, no to jesteś czysta, bo przedstawiasz fakty. Zacznijmy od tego, że żadna sytuacja w filmie nie jest zmyślona. Film jest na faktach. Na faktach, które zostały zbierane przez 2 lata przez scenarzystów od policji, prokuratury, burdel mam i prostytutek, które brały tam udział. Na wszystko są dowody, zdjęcia oraz filmy. Jaki procent show biznesu zostanie utopiony w twoim filmie? Nie podchodziłabym do tego z perspektywy utopienia show biznesu, bo ja robię ten film po to, żeby kogoś właśnie uratować, a nie utopić. Ale myślisz, ten że film ma poczucie misji ogromne i dlatego w ogóle zostałam producentką, nie po to, żeby... Ja myślę, że za bardzo niektórzy emocjonalnie podchodzą do tego filmu i personalnie. Czyli ja rozumiem, no bo każdy się boi zdemaskowania pewnych rzeczy, ale jeżeli ktoś wchodzi do show biznesu, mimo że się zajmował wcześniej prostytucją i był eskortą, no to chyba musi mieć z tyłu głowy jakby i musi zdawać sobie sprawę z zagrożenia, że ktoś to kiedyś ujawni. A jeżeli zarabia ogromne pieniądze jako luksusowa prostytutka, to po co się pchać do show biznesu? To jest bez sensu. To jest tylko wiesz, to taka zachłanność, która zawsze ludzi gubi. A ja robię ten film po to, żeby dzieciakom, młodzieży, moim fanom ostrzec, pokazać temat z różnej perspektywy. Przede wszystkim, no wiesz, uwrażliwić na różne rzeczy, które czyhają za takim życiem. To jest film, który nie jest, nie wiem, jakimś seksualnym, wiesz, porno. Mm-hmm. To jest przede wszystkim sensacyjny dramat.